dobry, Krystyna Katesy dla Moje Gotowanie. Dzisiaj muffinki marchewkowe. Składniki. Marchewki, bardzo, bardzo cieniutki. Ja pół godziny po prostu na tarka. I teraz co robimy? Na nasze marchewki dajemy olej, ale całe... O, zobaczycie. Musi być cięższe nasze pomarańcze. Dobrze umyte, najlepsze, kiedy są bez pestycydy, organiczne. I to, zobaczycie, tylko muszą być pomarańczowe cięższe. Dlaczego? Dlatego na cięższe pomarańcze jest olej esencjalny. I biały cięższe jest gorzki. Nie chcemy, że nasze muffinki super smaczne będą gorzki. Cała pomarańcza, zobaczycie. I teraz olej. Musi być kremowy. I teraz jajka. Tutaj dajemy wszystkie nasze mąki. Mąka, tortowa, skroba ziemniaczana i potem mąka migdałowa, szybta sól, cukier brązowy. Teraz ostatnie. Proszek do pieczenia. I tu mamy nasze krem. Voilà. Mieszamy. Ale fantastyczny zapach. I jaki kolor! Zobaczycie! Piękne! I słowo honoru, jakie są pyszne. To dokładnie we Włoszech jest taka bardzo znana firma, że produkuje takie muffinki i mają nazwę Camille. I mój syn uwielbiał po południu. Camilla z troszeczkę krem pistacjowy. Piękna konsystencja. Teraz dajemy troszkę miejsce. Ta-ta! Pamiętajcie, że dajemy nasze ciasto do nie do końca, bo potem one wyrastają i mają te typowe, okrągłe końcówka. Piękna konsystencja. Ok, troszeczkę więcej. I teraz do piekarnika. Bardzo szybko będzie efekt. Ta-tam! Wow! Efekt jest! Przepiękny. Muffinki marchewkowe
Jak skończymy? Piękne są. Zobaczycie, jak piękne. Teraz muszą być zimne oczywiście, ale my robimy, bo nie mamy tyle czasu do czekania. I oplala. Trochę cukier, puder. I nasze muffinki są gotowe. Ciao!